Ida, zakończyła się druga edycja programu You Can Dance Nowa Generacja. Ty w tamtej edycji byłaś w nieco innej roli. Która jest ci bliższa? Trudno powiedzieć, dlatego że ten program autentycznie znam od podszewki. Kiedy miałam 16 lat, byłam najmłodszą uczestniczką tego programu, pierwszej edycji tego programu, pierwszej edycji w Polsce. Nawet tańczyłam w pierwszym duecie w pierwszej edycji. I potem zaproszono mnie do roli jurora. Kilka lat później ściągnięto mnie ze Stanów Zjednoczonych, żeby być w tym programie. Później tutaj, kiedy pojawił się ten program w naszej telewizji, program You Can Dance Nowa Generacja, jako prowadząca, więc cieszyłam się bardzo, bo znowu nowa rola od uczestniczki, jurorki po prowadzącą. Ale bycie jurorką w tym programie jest zupełnie inne również, bo są to dzieci. Ja dzieci strasznie kocham. Wiem, że dzieci mnie bardzo lubią. Jakoś się tak po prostu lubimy, się rozumiemy z dziećmi. I myślę, że ten program był inny przez to, że każdy odcinek był innym tematem, był innym światem, więc był to program, który był bardzo teatralny. Były różne inscenizacje, kostiumy były szalone, więc każdy odcinek był po prostu wciągnięciem w jakiś świat. Ja uwielbiam teatr, studiowałam aktorstwo, teatr, telewizję, film, więc to wszystko jest mi bardzo bliskie i uwielbiam takie kreowanie, więc jakakolwiek rola w tym programie, szczerze mówiąc, jest mi bardzo bliska i mam wrażenie, że rola prowadzącej była dla mnie bliska roli jurorki, bo wszyscy uczestnicy do mnie podchodzili, pytali się o uwagi, tak samo jak teraz, jak byłam jurorką, więc w sumie po dwóch różnych stronach, ale podobne odczucie bardzo i myślę, że to właśnie dzieci są tu najważniejsze. Czyli gdyby na przykład powstawała trzecia edycja i miała być wybór, bycie prowadzącą albo jurorką, to na ten moment nie wiedziałabyś, co wybrać. Nie wiedziałabym. Myślę, że osoby, które tworzą ten program, realizują, reżyserzy i producenci wiedzą najlepiej, więc zaufałabym im, bo myślę, że to było bardzo ciekawe, że mogłam być prowadzącą, teraz jurorką znowuż, więc gdzieś tam ufam, że wiedzą, co robią, a chcą zaskakiwać, chcą budować różne emocje, natomiast ten program jest tak głęboko w moim sercu od tak wielu lat, i mam wrażenie, że to jeszcze nie koniec mojej przygody z tym programem, więc jestem ciekawa, co jeszcze przyniesie. Ale po prostu te dzieci, no widzisz tutaj, prawda, Karolina? To, co tu się dzieje? To są po prostu cudowne dzieci, szczęśliwe, nie mogą zejść z tej sceny. Jesteśmy już tutaj chyba godzinę po zakończeniu programu, jak nie dłużej. I tak będą pewnie do rana tańczyć i się przyjaźnić do końca życia, więc to jest przepiękne i kocham to uczucie. Takie prawdziwe jest to uczucie.